Nasza klasa wam z piękności właśnie spożywa swój dietetyczny posiłek. Gimnazjaliści szydzą z brzydkiej koleżanki. Żeby ją upokorzyć, jeden z nich dla żartu umawia się z nią. Ale Beka, brzydula naprawdę się w to wkręciła. Jest głupia, jeśli myśli, że może mieć takiego faceta. Dziewczyna staje się pośmiewiskiem całej klasy. Dawid, co ty robisz, oszalałeś? Uczeń liceum jest przekonany, że nauczycielka uwzięła się na niego. Żeby się zemścić, niszczy jej samochód. Nie sądziłam, że posunie się do czegoś takiego. Teraz to już jest sprawa kryminalna. Wyłącz ten telefon. Chłopak prowokuje męża polonistki. Panowie, panowie, proszę o spokój. Wkrótce robi się coraz bardziej niebezpieczny. Gdzie ty jesteś? Czemu nie rozkazywać do cholery? Przestań! Puść mnie, ta szmata, co ja to zasłużyła. Dawid! W liceum w klasie drugiej C trwa lekcja polskiego, prowadzona przez Jolantę Żabińską. Od dłuższego czasu polonistka ma problem z jednym z uczniów, Dawidem Zalewskim. Chłopak ostatnio dostał kilka jedynek, których nie chce poprawiać. Lekceważąco traktuje nauczycielkę i zachowuje się agresywnie. Od razu chcę zgłosić nieprzygotowanie. Nie możesz, wykorzystałeś już wszystkie. Zresztą zapowiadałam, że będę ci dzisiaj pytać. Ale nie ma pani prawa ciągle pytać tylko mnie. Chcę ci dać szansę, żebyś poprawił oceny. Na pewno coś pamiętasz z ostatniej lekcji. Proszę, wstań. Scharakteryzuj, proszę, postać Stanisława Wokulskiego. Kogo? No, główny bohater lalki Prusa. Na pewno coś pamiętasz. Jakoś mi nic nie przychodzi o głowy. A co pamiętasz z lalki? No nic, mówiłem pani, że jestem nieprzygotowany, a pani mnie prześladuje. No to w takim razie znowu muszę ci wpisać jedynkę. Przez takie zachowanie będziesz miał problemy. Nie tylko ja. Słucham? Nic nie mówiłem. Proszę, żebyś został po lekcji. Porozmawiamy o twoim zachowaniu, dobrze? Siadaj. Z Dawidem dzieje się coś niedobrego. Nigdy nie był dobrym uczniem, ale jakoś sobie radził. Od kiedy skończył 18 lat, wydaje mu się, że jest dorosły i wszystko mu wolno. Ale ja mu pokażę, że w tej szkole nie ma miejsca na bezczelność i stawianie się nauczycielom. Który masz ulga? Ja nie mam. Po lekcjach nauczycielka chciała porozmawiać z Dawidem o jego zachowaniu i ocenach. Jednak chłopak ignoruje ją i jest bezczelny. Zapomniałem. Na razie. Chcę z tobą porozmawiać. O co pani znowu chodzi? Znowuś pani na mnie uwzięła. Nie, traktuję ciebie tak samo jak wszystkich. Radzę ci, żebyś poprawił te jedynki, bo ja ciebie nie przepuszczę do następnej klasy. No, nie radzę. Słucham? Mówię tylko, że będą z tego problemy dla wszystkich. Tyle zbędnych formalności. No o to już się nie martw. Zacznij się uczyć i zmień swoje nastawienie do nauczycieli. To ja pani radzę zmienić swój stosunek do mnie. Nie życzę sobie takich komentarzy. Mówię tylko, jak jest. Mogę już iść? Słuchaj, ja sobie porozmawiam z twoją wychowawczynią i radzę ci, żebyś się wreszcie przygotował, bo ja będę ciebie pytać na następnej lekcji. Nie ma szans. Słucham? Nie ma szans, nie przygotuję się. Ja nie żartuję. Ja też nie. Ona jedna się mnie tak uczepiła. Nie wiem, może mąż nie robi jej dobrze, ale to już nie mój problem. Ze szkoły i tak mnie nie wyrzucą, bo nikomu się nie chce z tym pieprzyć. A ona lepiej niech odpuści, bo naprawdę będzie miała problemy. Przepraszam cię. Wychowawczynią Dawida jest anglistka Anna Turczyn. Polonistka Jolanta Żabińska chce porozmawiać z nią o uczniu. Jest poważnie zaniepokojona jego zachowaniem. A co oni tam znowu naskrobali? No, konkretnie chodzi o Dawida Zalewskiego. No to wiem. On tam ma u ciebie parę jedynek, tak? A co się dzieje? No wiesz, on kompletnie się nie uczy i na dodatek jest bezczelny, ale... Co ty mówisz? Na innych zajęciach nie ma takiego problemu. Ma trójki, no jakoś sobie radzi. Słuchaj, no może daj mu szansę. Słuchaj, bez przerwy to robię. Ale on nawet nie przeczytał streszczenia żadnej lektury. Kompletnie się nie uczy, ignoruje mnie. No i wyobraź sobie, że nawet zaczął mi grozić. Jak to zaczął ci grozić? No powiedział, że będę miała problemy i że on nie żartuje. Okej, okay, to przesadził. Porozmawiam z nim. Ja myślę, że trzeba by było też porozmawiać z jego rodzicami.
Wiesz co, tutaj to akurat jest dość skomplikowana sytuacja rodzinna. On parę miesięcy temu stracił ojca, został z matką. I z nią akurat ciężko jest się z nią skomunikować. Nie rozumiem. No, mi się wydaje, że ona ma depresję. Praktycznie przestała się odzywać, nie chodzi na wywiadówki. Odkąd Dawid, wiesz, stał się pełnoletni, to ona właściwie wycofała się z opieki nad synem. Rozumiesz? Ja nie wiem, to może trzeba by było jej jakoś pomóc? Pewnie trzeba by było, no ale ja nie wiem, co ja ze swojej strony mogę zrobić. No, ale może masz rację. Spróbuję jeszcze raz się skontaktować z mamą, a obiecuję ci, że z Dawidem na pewno porozmawiam. Dobra, dzięki. No, to lecę. No, cześć. No. Wcześniej z Dawidem nie było większych problemów, ale może rzeczywiście ma gorszy okres w życiu. Został sam z matką, bez ojca, poczuł się dorosły i bezkarny. Może stąd te problemy na języku polskim. Wyjaśnię to. W czasie przerwy grupa chłopców z gimnazjalnej 3D dokucza koleżance z klasy Zuzie Dobosz. Dziewczyna nie jest atrakcyjna i popularna w szkole, więc jest ciągłym obiektem głupich żartów ze strony rówieśników. Jak ona cudownie sięga po kanapkę, jak pięknie gryzie. Ale kiedy sięgnie po napój, czy zasmakuje jej specjalna mieszanka zdrowotna? Dominik, chłopak w pomarańczowej bluzie, dla żartu wlał Zuzie do napoju mydło w płynie. Koledzy są z siebie dumni. Piąteczka. To było niby takie dobre, tak? Co, każdy głupi może jej coś dolać do picia. Masz lepszy pomysł? Umówię się z nią. Co? Jasne. Mówisz się z brzydulą. A nie wierzysz w zakład? Dobra, ale jak wygram, dostaję od ciebie dwie gry na konsolę, okej? Stoi, ale jak ja wygram, to biorę dwie twoje. Dobra. Stoi. Koledzy postanawiają jeszcze bardziej upokorzyć nielubianą koleżankę. Są przekonani, że zakpią z niej, gdy jeden z nich, klasowy przystojniak Karol, umówi się z nią dla żartu. No poczekaj, odprowadzę cię chętnie. No bo sobie ze mnie robisz żarty? No ty mi to dolałeś do picia? Ja? No co ty, Zuzka, ja cię bardzo lubię. No właśnie chciałem o tym porozmawiać. Daruj sobie cześć. Współczuję mu. Karol myśli, że jest największym kozakiem w klasie. To się zaraz przekonamy. Nie masz szans, żeby brzydula się z nim umówiła. Ona chyba w życiu nie rozmawiała z chłopakiem. Karol na stówę przegra zakład. Niech się ten Dominik tak nie śmieje, bo zaraz zobaczy, co potrafi. Że niby ja nie dam rady jej poderwać. Ja mam sposób na każdą laskę. Z takim pasztetem na pewno nie będzie żadnego problemu. W klasie Karola i Zuzy trwa lekcja biologii prowadzona przez Barbarę Gruszkę. Przyjaciel Karola, Dominik, jest zadowolony, bo jest przekonany, że plan kolegi nie powiedzie się. Nie poderwie klasowej brzyduli i na pewno przegra zakład. Z pobranych ze środowiska związków nieorganicznych, takich jak... woda i dwutlenek węgla. Jak tam podbójka sanowa? Spokojnie panuje nad sytuacją. Akurat, nigdy jej nie wyrwiesz. Słuchaj pani. U roślin jest to możliwe dzięki fotosyntezie, która zachodzi w liściach. Liście są do tego przystosowane, ponieważ posiadają miękkisz oraz aparaty szparkowe. No, aparaty szparkowe rzeczywiście muszą być zarąbiste. Ale ty, widzę, powoli wymiękasz. Chcesz, możemy odwołać zakład. Nigdy. Chyba, że to ty się boisz, że przegrasz. Karol jest pewny siebie. Uważa, że żadna dziewczyna mu się nie oprze, a już na pewno nie klasowa brzydula. Ważną rolę odgrywają również spłaszczona blaszka liściowa, przezroczysta kutykula i komórki skórki liścia. Amelia, jak myślisz? Ona go wyrwała? Kto? Jak to kto? Nasza spłaszczona blaszka liściowa. Na pewno. Idealnie do siebie pasują. Ej, Zuza. Zdraź nam sekret. Na co go wyrwałaś? Pokazałaś mu swoje seksowne ciało? Proszę o spokój. Koleżanki z klasy również nie lubią Zuzy i naśmiewają się z niej. Nie wiedzą o zakładzie kolegów. Są przekonane, że dziewczyna podkochuje się w Karolu, klasowym podrywaczu i największym przystojniaku. Na przerwie Karol czeka na Zuzę. Chce spróbować ją poderwać. Jest pewny siebie. Wie, że łatwo udowodni kolegom, że ma sposób na każdą dziewczynę. Za cholerę nie rozumiem tej fotosyntezy, a Gruszka mówiła, że będzie pytać w piątek. Może byś mi wytłumaczyła? To proste, doczytaj sobie. Ale w ogóle jak czytam książkę, to mi się niedobrze robi, mam ochotę mdleć, wiesz co, chyba mam dysleksję. Nie no, to nie jest śmieszne, no naprawdę. No, ale czego nie rozumiesz? No w ogóle ta cała fotosynteza jest bez sensu. Jak można z wody, gazu i liści zrobić sobie jakieś sensowne żarcie? Rzeczywiście, niewiele rozumiesz. To działa tak, że... Chodź, wytłumaczysz mi w barze. Ej, sobie razem lunch. Znowu sobie ze mnie robisz jaja? Nie, no co ty, no naprawdę, zapraszam cię na lunch. Dzięki, mam kanapki. Pani profesor? Tak? Karol nie rozumie fotosyntezy, ale nie umiem mu wytłumaczyć. Ale czego nie rozumiesz, Karol?
Nie, nic, to w ogóle... Pytał mnie, jak to możliwe, że z gazu i wody wytwarza się pokarm. No ale przecież to jest bardzo proste. Jest to możliwe dzięki temu, że rośliny zielone w obecności światła i przy udziale... Tymczasem koledzy Karola nagrywają jego nieudaną próbę poderwania brzyduli. Mają z tego dużą frajdę. Wiedzieli, że słabo mu poszło i są przekonani, że chłopak na pewno przegra zakład. Dziękuję. Rozumiesz już? Tak. I zapamiętaj jeszcze, że fotosynteza przebiega w dwóch fazach, w jasnej i ciemnej. Dziękuję. Jak tam, Romeo? Co? Nie rozumiem, co się dzieje. Karol zachowuje się, jakby się do mnie przystawiał. Ale o co mu chodzi? Przecież wiem, że nie jestem ładna. Karol to najfajniejszy gościu w klasie. To pewnie jakiś głupi dowcip.